Najnowocześniejsza platforma do nauki elektroniki w Polsce. Już teraz możesz dołączyć do wczesnego dostępu i odkryć unikalne techniki oraz logikę, które stosuje podczas napraw. Wszystko to w angażującej i niespotykanej dotąd formie. Wejdź na rakowiecki.pl i sprawdź, co dla Ciebie przygotowałem. Dzisiaj przyjrzymy się problemowi z spawarek Kempi, a dokładnie modelu Mini Arc Evo 180. Za sobą mam trzy spawareczki, które się uszkodziły w jednej firmie, ale wiele różnych firm spawalniczych zgłasza problem właśnie z tą spawarką, że jest jakaś, kurde, problematyczna. Bardzo często się psuje. A serwisy za bardzo nie chcą tego naprawiać, mówią, że trzeba wymienić po prostu płytę główną. Ale żeby nie było, inne spawarki Kempi są bardzo dobre. Nawet ta firma, która wysłała mi te trzy spawareczki, mówi, że też posiada inne spawarki, wyższe modele na przykład, i one działają bez zarzutu, więc nie powiedziałbym, że Kempi jest złą firmą, tak samo zapadną jak co niektórzy z Was, którzy pracują na tych spawarkach, tylko jest problem z tym jednym modelem. Jest jakoś tam źle zaprojektowany. Lub, kurde, no nie wiem, zaraz się przekonamy. Zobaczmy pierwszą z nich. Dobry. Okej. Więc tak. To nie jest żadna marketowa zabaweczka, tylko sprzęt do profesjonalnej pracy. No i widać, że jest bardzo intensywnie użytkowana. Okej, czyli co? Jest to trupem. Bo słuchajcie, tutaj mam wiadomość od tej firmy. W pierwszej, tylko teraz nie wiem, jakoś tu jest numeracja, no tu jest numer pierwsza, więc nie wiem, może chodzi o to. W pierwszej skorodowany element wpadł na płytę główną i spowodował zwarcie. Dwa serwisy stwierdziły, że trzeba wymienić płytę główną, co jest nieopłacalne. Po około pół roku padły następne dwie spawarki. Tym razem podczas normalnej pracy. Tutaj serwisy również proponowały wymianę płyty głównej. Podobne problemy występują też ponoć w innych warsztatach, nie tylko u naszego klienta. Co ciekawe, inne modele spawarek firmy Kempi działają u nich już dłuższy czas bez zarzutu. Czyli co? Czy to jest trupem? W ogóle, kurczę, nie jestem jakimś tam spawaczem. Raz tam kiedyś wyspawałem chopera z CZ350, więc tam sobie spawałem, jak miałem tam 14 lat. Udało się fajnie. Kurde, to była inna spawarka. Elektrodowa. A ta jaka jest? Co mi tu mamy? A, nie mamy tutaj w ogóle tego. Dobra, to zobaczmy, czy to w ogóle się odpala. I już zapisz pracę. No dobra. Moczał zasilanko. Dobra, nie strzeliło nam tutaj. Nic się tu nie pokazuje. Nic nie buczy. Najpierw przeczytam sobie instrukcję obsługi, żeby wszystko wiedzieć. Tu z tyłu jest jakby jakiś przełącznik. A, zaświeciło się. Świeci się. Aha, tam się świeci, a tutaj się nic nie wyświetla. Okej. Może musi mieć załączony tutaj ten sprzęt do spawania. Jak to się nazywa? Kurde, nie wiem. Po prostu kable, kurde, z klemą, nie? Okej. Tu no, światełko się świeci, ale tutaj nic. Gdzieś tam w tych paczkach też powinny być właśnie te wszystkie przewody do spawania. No, otworzę inne paczki, zobaczę. Dobra, mamy YouTube'a, Adi Veldi coś nam pokazuje właśnie, jak ta spawarka działa. Podłączył do sieci. Włączę przycisk zasilający. To samo było u nas. I już się wyświetlasz. Jak widzicie, to o czym mówiłem na początku, na panelu nie ma żadnych zbędnych rzeczy. Nawet u mnie jeszcze bardziej nie ma nic. Nawet tych niezbędnych. Dobra. Rozbierzmy machinę. No dobra, może coś na pierwszy rzut oka tutaj wpadnie. Ty przysmolą takie ciemniejsze tutaj, takie tutaj te rzeczy. Ten przekaźniczek jakiś taki, kurde, dziwnie tutaj wygląda. Ten plasticzek, nie wiem czy widać. Dobra. O, tutaj to jest odłączone. To jest odłączone. Tutaj powinno być podłączone. Co jest? Jakiś sabotaż? No bo jak podłączę, to wybuchnie. Trzeba sprawdzić tutaj te wszystkie tranzystorki, czy nie ma zwart żadnych i dopiero podłączymy ten tutaj elemencik. A możemy to przecież też odpalać przez nasz transformatorek, nie? Dobra. Wymontuję to jeszcze może. No, po prostu podłączę to chyba tutaj. Pyk! Ale idę po transformator. Dobra, uwaga. Uwaga, tutaj załącza. To się może przydać. Nie.
zrobiło to żadnego wrażenia. Dobre. Dobra, oczywiście możemy zacząć teraz od termowizji po prostu. Bo tutaj już widzimy, że coś ma nawet nie jest włączone, już ma 80 stopni. Jeszcze nie podłączyłem do prądu. Tutaj ten chyba, no jak dioda. Dobra, ale załączmy sobie zasilanko. O cholera. 200 stopni zaraz mamy. Nic się tak nie grzeje jak ta diodka tutaj. Lub cokolwiek to jest. O, 170 stopni. Nie, to chyba ten komponencik tutaj, jak jakaś taka ceweczka jakby. Dobra, odłączę prąd. Co to jest? Kim ty jesteś? Ten zabawny elemencik się tak grzeje. Co to za element jest w tym miejscu? Co to jest? Muszę się temu przyjrzeć, bo powiem wam, że widzę taki komponencik pierwszy raz. Chyba to wszystko wyciągnę i wtedy się przyjrzymy temu. O ty cholerko mała, daj. Miłosz, weź ty mi pomóż. Przytrzymaj to tutaj. Chodzimy sobie, aż to ciężki sprzęt. No, trzymaj to. Co to? No. Ach, dobra, poszło. Dzięki. Pan Miłosz jest niezastąpiony. Dobra, słuchajcie, i to tak naprawdę tutaj nie ma żadnych śrubek. Jedyne śrubki to były do podłączenia tutaj tego terminala wyjściowego. No i wyjazd. W ogóle tutaj się nie trzyma tego. Łopa, łopa. Co mi wyskoczyło? Zabawna budowa tej spawareczki. Aha. Czy to był prąd podłączony tędy? Dobra, czyli odłączmy to. Wow. To coś było nasmarkane. Czy to fabrycznie? Ty z tym glutem, ty to fabrycznie tak jest. Okej, okay, sorry. Tak było fabrycznie nasmarkane. Dobrze, dajcie mi chwilę, spróbuję zobaczyć, co to w ogóle za komponent jest. Chyba to jest rezystor R23 chyba to jest, lub V20. Nie wiem, zaraz temu tutaj spróbuję to rozkminić. Może jakiś schemat nawet będzie, zobaczę. Dobra, wykręcę te radiatory, bo to jest strasznie ciężkie. Ciężko tu się manewruje. A tu jak już widać, że jakieś roboty były robione. Więc kurde. Dobra, posiedziałem troszeczkę z tym w sumie, no cały dzień tutaj rozkminiałem, jak to może działać i mam już pewne wnioski. Tutaj wchodzi nasze zasilanko i jedna linia trafia prosto na mostek Greca, natomiast druga trafia na ten nasz tutaj przekaźniczek. Z tym, że ten przekaźnik jeszcze nie jest w stanie załączenia, ale mimo wszystko właśnie przez te dwa tutaj te rezystorki, które chyba się okazują, że są jakimiś current limiterami, czyli limiterami prądu, czyli po prostu one teraz są w szeregu i mają razem niecałe 300 ohmów. Przekaźnik jest w stanie wyłączenia, ale na tą drugą stronę, która powinna być załączana, przeskakuje właśnie przez te dwa rezystorki limitujące prąd. I wtedy właśnie przez nie przychodzi nam bezpośrednio na mostek Greca. Więc sobie zobaczmy. Ten dławiczek idzie już bezpośrednio na mostek Greca, który jest tutaj. I to ma... No, dokładnie tyle samo. Ten podwójny dławiczek jest dokładnie tutaj, czyli tu jest jedna linia, tu jest druga linia, a nasz mostek Greca jest tutaj poniżej, w tym miejscu. I nawet mam jakiś tam serwis manual do jakiejś starszej wersji 150, ale to wygląda bardzo podobnie. Jest to opisane, gdzie przełożyć sondę, żeby zmierzyć właśnie te diody. To wygląda bardzo podobnie, nie ma żadnych zwarć, jest wszystko w porządku. Jest również opisany moduł PFC, który jest już zbudowany na tranzystorach IGBT i jest dokładnie tutaj, tylko tu są dodatkowe te rzeczy w tym miejscu, a tak poza tym jest dokładnie to samo, też zmierzyłem, nie ma żadnych zwarć, wszystko jest ok. No i to jest bardzo zastanawiające. Tak to mniej więcej wygląda, że mam tutaj mostek Greca, ceweczkę, czyli dokładnie ten tutaj element duży, nasz moduł PFC z tranzystorami IGBT, który nam właśnie tutaj przywiera tą stronę, żeby energia się skumulowała na naszej cewce, a później nam strzelała przez te diody w serii na te dwa kondensatory, ładując je do około 380 V, czyli więcej niż wyprostowane napięcie jest prosto z sieci. Więc moduł PFC podwyższa nam napięcie tutaj i to powinno nam teraz działać. I słuchajcie właśnie, o co chodzi. Problem jest z tym, że żeby załączyć ten przekaźnik, żeby już nam podawał od razu pełen prąd, pełne napięcie z sieci, to żeby on się załączył, potrzebuje 24 V. Te 24 V jest stworzone przez ten tutaj obwodzik z tym transformatorkiem i tutaj takim układzikiem Viperem. To jest taki standardowy, na przykład jak ten Y, który nam tworzy napięcie 12, 24 itd. V. Tu jest kondensator. No!
Ale żeby ten układ zaczął działać i tam tworzyć 24 V, to musimy mieć napięcie na naszych dużych kondensatorach. Bo właśnie stąd bierze to napięcie, żeby je później sobie tam zbierać i przez ten transformatorek i tworzyć to napięcie. Więc jeśli nie mamy napięcia na tych kondensatorach, to tutaj nie mamy 24 V, które załączają nam ten przekaźniczek. A jeśli te current limitery się grzeją, to znaczy, że jest jakieś zwarcie na linii pierwotnej, co nie? Tylko tu jest taki problem, że mierząc już tutaj bezpośrednio przed mostkiem Gretza, nie ma żadnego zwarcia, odwrotnie. Nie ma żadnego zwarcia. A teraz na przykład może być wyjście zwarte, nie? Czyli mierzymy to po prostu na kondensatorach. Gdzieś jeszcze przed modułem by się przydało zmierzyć między... Dobra, może jeszcze to jedna rzecz, bo tak to wygląda, bo kondensatory są za modułem IGBT. Bo tu jest tylko ten kondensator tu wejściowy, to jest to nie jest to. To nie są te wyjściowe, bo teraz na tych kątkach tutaj tu jest wszystko w porządeczku. Tutaj jest drugi kądek. Tu jest ok. Tylko one są za tym modułem PFC. Tego kątka to nie wiem, który to jest kądek, ale jeszcze musimy zmierzyć. Ok, wyjście. Czyli cewka do masy. Ale to chyba mierzyłem już na wyjściu tego mostka Gretza. To chyba też już mierzyłem. Czyli to tutaj mierzyłem, bo output to jest... Kurde, tu troszeczkę się różni, tego właśnie nie widzę dokładnie, jak to wygląda. Na pewno wiem, że tutaj jest, w tym miejscu idzie cewka. Zobaczmy do L1. Gdzie tu jest normalny spadek diody. Spadek napięcia diody jest w porządku. Okej, okay, z tym jest przywar. Aha, bo to jest wejście tej ceweczki, a tam wyjście, więc tutaj jest w porządku. No właśnie, to jest ten problem. Tu się wydaje, jakby było jakieś przywarcie od strony mostka Gretza lub tam dalej, a nic takiego nie ma, więc bym spróbował podać po prostu napięcie z zasilacza. Zobacz, jakiś prąd jest podbierany zbyt duży i bym się podłączył od razu bezpośrednio na tą cebeczkę, która już jest przed mostkiem Gretza. Dobra, zrobię to, nie? A, jeszcze jedną rzecz zauważyłem, czekajcie, bo tu coś było grzebane, tutaj ktoś coś grzebał i tutaj jest jeden rezystor uszkodzony, dokładnie ten, nie przewodzi, powinien mieć około 1 kilo ohma, a nie przewodzi. To jest sterownik modułu IGBT, który nam steruje już tym głównym transformatorem tworzącym napięcie. No ale to też niewiele by tutaj zmieniło, chociaż tutaj poprawię to. Dobra, na razie chcę zobaczyć, może ten rezystor na początku wymienimy. No dobra, może wyjmiemy ten rezystor, bo jest uszkodzony. Ktoś tutaj sobie tym z jakimś śrubokrętem to wywalał tą masę i rozwalił. To wymienimy go najpierw. Na razie wlutowałem testowo ten rezystor, bo nie miałem tego idealnego rozmiaru. Dobra, ale jeszcze raz. Tutaj mamy wyprowadzenie tych dwóch konstatorów, które powinny mieć napięcie około 380 V i dopiero one wtedy nam zasilają ten nasz pomniejszy, jakby standby'owy obwód, który nam produkuje 24 V. Dobra, zobaczmy napięcie najpierw na tych kondensatorach, żebyście by widzieli. Bo ja tam wcześniej widziałem, tam za wiele nie było, zobaczymy jak teraz. Zasilanka. No. Tak to wygląda, 12 V. Drugi tak samo, pewnie. To jest ta. 11 V, panocki. Napięcia stałego. Dobra, a zmienimy sobie teraz na przemienne i zobaczmy na wejściu zasilania mostka Gretza. Czyli to powinno być tutaj, w tym miejscu. Czyli już po tym przekaźniku, gdzie tam jest nie jest założony przekaźnik, a jest właśnie ten nasz limiter prądu. 11 V przemiennego. No. Czyli ten limiterek nam tak zbija do 11 V. Okej, wszystko jasne. To teraz na wyjściu tego mostka Gretza. Nie, nawet możemy na wejściu mostka Gretza, czyli bezpośrednio tutaj się wlutować, podłączyć napięcie stałe, zobaczyć jaki będzie pobór. Bo może coś tam jest zepsutego, nie? I nam ten current limiter po prostu nie pozwoli puścić więcej napięcia. No! Minus jest podłączony bezpośrednio do kondensatora PFC, żeby ten minus był wiadomo gdzie, co i jak, a plusik jeszcze przed mostkiem Gretza. No, no to lecimy. Coś tu się jakby jarało. A, 5 amperów poszło. O, i IGBT chyba jednak. Coś tu się chyba przyjarało. Coś słyszałem takie... Jest skwierczenie.
Jeszcze raz. Już 5 aperów skoczyło. Teraz nic nie bierze. Coś się to kurde przejarało chyba. Znowu słyszałem, dopiero w pewnym momencie się załączyło. I takie bulgotanie wręcz. A to dopiero później to się załącza. Chyba, że to po prostu się uruchamia machina i ciągnie cały prąd, bo zaczyna działać. Też może być. Jakby ten moduł IGBT. Po prostu chyba machina zaczyna działać, mi się wydaje. Jeszcze raz. Coś mi się wydaje, że po prostu ta machina zaczyna działać i trochę tam skwierczy, bo nie wiem, kurde. Bo nie ma chłodzonka. Chociaż teraz tak się zastanawiając, czy ten moduł IGBT powinien się teraz załączać i nam wysterować główny transformator, który nam już produkuje napięcie i prąd spawania? Chyba nie za bardzo, co? To jest dopiero zastanawiające. Może ja bym ten moduł wylutował i zobaczył, czy wtedy sprzęt się uruchomi. To jest chyba sensowne. Wylutujmy ten modulik, co nie będzie super prosta. No dobra. Activate. Oh yeah! Mamy to. No. No i tyle, nie? Zobaczmy, teraz się to odpali, bez tego. Dobra, wylutowane. Zobaczmy, co się wydarzy. No to okej, tu jeszcze ciepło jest, bo było lutowanko. Oj. Dobra, jest przygotowane, sprzęt jest tutaj wylutowany i jeszcze jest ciepłe. Kwestia, czy tutaj nadal to będzie tutaj to ciepłe, ten current limiter, uwaga. Oj, też się grzeje. Przekaźnik nie zaskoczył. No właśnie. Tak zaczęło się grzać sporo więcej rzeczy, powiem wam. Current limiter 160 stopni. Tutaj coś się grzeje. To pod spodem. Dobra, jak sytuacja z napięciem? Jak nasze kątki? Okej. Okay. Siłuje do 60 V, nie? Więcej, bo już nie ma tego obciążenia, no ale... Tu powinno być prawie że 400 V. Nie zaskakuje nasz przekaźnik, nasz standbyowy, nasza przetwornica standbyowa nie zaskakuje. Dobra, może otwórzmy kolejne spawareczki, sobie porównajmy. To może być ta spawareczka, w której spadł skorodowany komponent na płytę i coś tam przepalił takiego dodatkowo, nie? Lecimy z kolejnymi. Number 3, dobra, tu jest trójka, okej, to chyba tak to jest ponumerowane, że ta jedynka była taka felerna. Zasilanko. Tu się świeci, a tu jest trup również, trupik. I już, chodź, przytrzymasz mnie. Przytrzymaj machinę. Ole, to jest dowalone. Nie, odkręcę tego. Muszę iść po... Udar. Co? Zaraz! Co tam, Makeno? Dobra, żeby się za bardzo nie brazlować z tym wszystkim, to tutaj już mamy dwie kolejne spawareczki. Jedna i druga. Trzecia to jest ta pierwsza, która tam sobie leży na boczku. I słuchajcie, te wszystkie nie działają, ale od razu sobie zróbmy już pierwsze pomiary, które nam już dużo powiedzą, dlatego że już wiemy mniej więcej, jak to działa. Najlepszym momentem do pomiaru jest, jak widzicie, ceweczka obwodu PFC. Bo jeśli mamy zwarcie tej linii ceweczki do masy, to albo będzie na przykład dioda po stronie mostka Greca, któraś przepalona. No w sumie dwie diody by musiały być przepalone, żeby... było to do masy, lub jest dioda przepalona do linii L1 lub L2. Natomiast od strony obwodu PFC to byśmy musieli mieć przepalony jeden z tych transistorów IGBT, który by nam zbierał właśnie tą linię ceweczki do masy. Gdzie mamy ceweczkę? Ceweczkę mamy w tym miejscu, to jest wejście, tutaj jest chyba wyjście lub na odwrót. W każdym razie to są te dwa piny. No i zobaczmy, masa jest tutaj. Tu jest kondensator, tu jest masa. 0,0. Totalne zwarcie. Okej, zobaczmy na drugim.
masa CW-czka 0.0108. Mhm. Więc tutaj wiemy, że jest problem z tą linią, że jest przywarta. Teraz łatwo sobie zweryfikujemy, czy to jest od strony mostka Greca, czy od obwodu PFC. Tutaj mamy ten podwójny dławiczek, czyli z tej strony mamy N-kę lub L-kę, czyli fazę lub neutral, i z drugiej strony tak samo, albo faza neutral. Czyli jeśli jedna z tych stron będzie miała przywarcie do ceweczki, tu będzie oznaczało, że mostek Greca jest zjerany, ale nie. 0,4,5 na jednej linii, a na drugiej 0,4,5. Tak samo do masy możemy zobaczyć sobie 0,4,4. 4,4. Mostek Greca jest idealny. Także teraz już wiemy, że nasz tutaj moduł PFC, jeden z tych tranzystorów IGBT, jest po prostu przepalony niestety. Bo później mamy tylko diody, które nam zasilają kątki. A na kątkach mamy... No, nie mamy przywarcia. Bo są tutaj te diody separujące, tak? Tą stronę. Tak, tutaj padł moduł PFC, a tutaj kątki są ok. Mostek Greca jeden jest dobry, druga jest dobra i do masy tak samo dobre. Dobre! Wszystko wiemy, modulik PFC robi problem. Natomiast tam za bardzo tego nie było, nie? Z tamtym. Tylko tam było, że coś spadło i przepaliło, coś się skorodowało, spadło i przepaliło płytę, nie? Tam z kosmos. Okej, czyli teoretycznie możemy uratować jedną spawarkę. Czyli przekładając PFC-ka stamtąd tutaj. PFC, z tego co rozumiem, to jest zintegrowany jeden ten cały moduł. Dwa moduliki. Jeden IGBT obsługuje ten transformatorek, to jest ten dual forward, a ten tutaj to jest mostek Greca i obwód PFC w jednym. Więc tutaj to wylutujmy i wsadźmy NC-pęce w której ręce, na przykład do tego. Teraz to zobaczymy, co się wydarzy. No to jeszcze raz, komisyjnie, czyli zwara. Jedna bagieta na masę, druga na cewkę PFC. I bum! Bum! O to chodziło, dobra! Potrzebujemy ten oto modulik. A, mój palec. 3, 2, 1. Cyk, cykło, iść. Kurwa, myślałem... Ale mnie przestraszył chłop. Że coś strzeliło tam gdzieś. Kurde, a to miło, aż mi tu klaszcze. Dobra, pewnie piszcie dlatego, że nie ma wykrycia. Tu są tyczki jeszcze nie powsadzane. Więc nie ma pomiaru prądu pewnie tam dalej i tak dalej. No. Miłosz, chłopie, a żeś mnie przestraszył. Nie ma problemu, nie? Co się nie spodziewałem. Dobra. Złóżmy to, pospawajmy i może, kurde... Może jeszcze ulepmy z jedną spawareczkę.
Oczywiście te moduły IGBT nie są już nigdzie dostępne. Ale te moduły można rozebrać. I ten jeden MOSFETik, to nie jest MOSFETik, to jest IGBT, Isolated Gate tam i tak dalej. Może go podmienimy. Dobra, machina jest złożona, ale nie ma tych przewodów do tych elektrod i tak dalej. Kurczę, mieliby słuchać mi czwartą paczkę ze sprawną spawarką do porównania, ale jeszcze nie doszła. I tam pewnie byłyby te kable. Tutaj nie było. Więc teraz to mogę to włączyć machinę. Zobaczyć, że tutaj coś się świeci. I coś piszczy, ale nie wiem co. Nie wiem, czemu tak piszczy. Nie mam pojęcia. Żaden błąd się nie wyświetla, ustawia się prądzik. Może piszczy, bo nie ma podłączonego tego. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale w tym modelu był uszkodzony tylko ten modulik PFC, więc tam dalej powinno być wszystko ok. A jak nie będzie, to będzie druga runda. Dobra, zobaczmy, czy możemy ten układ PFC jakoś naprawić. Bo oczywiście możemy tutaj wydubać tego przypalonego tranzystora lub diodę, albo możemy go podmienić. Zobaczmy. To mamy nasz modulik IGBT. Jak widzicie, usunąłem już tutaj ten żel. Widać to piękne przepalenie tych dwóch tranzystorków IGBT w tym miejscu. No na środeczku piękne wypalenie w jednym i w drugim. Tutaj jest ta nasza podwójna dioda. A tutaj taka malutka diodka, która jest tam narysowana jako dodatkowo chyba coś takiego. Tu jest sterowanie bramkami, czyli tu jest jedno sterowanie, dwa rezystory, czyli jeden pin steruje od razu dwoma tranzystorkami IGBT. W tym miejscu mamy nasze cztery diody prostownicze, są idealne. No i co? Takiego układu nie można kupić, nie jest dostępny nigdzie. I powiecie, że spawara jest do wyrzucenia. No jak to tak? Będziemy mordowali takie piękne spawarki. Słuchajcie, może by tutaj się udało wsadzić nowy tranzystorek IGBT. W te miejsce właśnie tutaj. Już nawet zamówiłem tranzystorek IGBT, tylko że dzisiaj jest piątek i nie przyszedł, to znaczy, że przyjdzie dopiero w poniedziałek. A na poniedziałek już mamy pewne plany. Dzień dobry, znajdujemy się na Bałtyku, na statku naukowo-badawczym Oceania. Jesteśmy w rejsie badawczym. Za kilka dni wracamy do portu. Przyjedzie do nas Aldatech z panem Danielem Rakowieckim w sprawie napraw elektronicznych podzespołów. Także w poniedziałek mamy co robić, ale możemy zrobić live'a i na live streamie razem z wami spróbować uruchomić tego martwego IGBT, czyli całą spawarę, bo nikt tego nie robi, a my spróbujemy to zrobić na live'ie. Co powiecie, na środę, godzina 19, spróbujemy uruchomić tą spawarę. Mam nadzieję, że się w ogóle wyrobimy tutaj do środy z tą robotą poniedziałkową. Więc zobaczymy! A teraz pamiętajcie oczywiście o naszych partnerach, czyli Komputronik, gdzie teraz Komputronik świętuje swoje urodziny i z tej okazji macie raty 0% na wybrane produkty. Także wchodźcie w linki promocyjne w opisie pod filmem, ale również są jeszcze inni partnerzy jak Elzab, u którego kupicie oto piękne stoły warsztatowe, meble biurowe i fotele, jeśli potrzebujecie tranzystorów IGBT. Na przykład do tego tutaj, co zamówiłem, to w TME. Jeśli macie do naprawy laptopy lub sprzęt przemysłowy, jak na przykład spawareczki, to razem z Aldatechem do was pojedziemy i to naprawimy, a nawet może nakręcimy z tego filmik. Także wchodźcie w formularz zgłoszeniowy i wpisujcie, co macie do naprawy. Ja lecę do roboty, bo jeszcze jest dużo innej pracy. Na razie. A przepraszam bardzo, jeszcze jest Warsaw Industry Week, czyli targi przemysłowe w Warszawie, które odbędą się od 5 do 7 listopada, gdzie Aldatech będzie miało swoje stanowisko i ja razem z Mioszem przyjedziemy wesprzeć Aldatech. My tam będziemy od 5 do 6. Pewnie się gdzieś tam przetniemy i chwilę pogadamy. No, na razie.